Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dragon Ball Z Kakarot. No i co, pod koniec ostatniego odcinku umarł nam niestety Piccolo. Goku już jest bardzo blisko, także zobaczymy, jak się potoczy. Kilka minut wcześniej. よし、着いたぞ。悟空。神様。急ぐぞ。捕まれ。頼む。あ、あの小僧。ほ、本当に海王様のもとから帰ってきよった。ノバ。 Kto jak nie on? O kurde, jaka muzyka oryginalna się nam załączyła. O, Mr. Popo się nam tutaj dołączył. Widzę, że on będzie do tej społeczności bogów. A, on jest jako lider bogów. To nieźle. Pytanie tylko, co nam da. Społeczność ta pozwala ci aktywować umiejętności społeczności, które wpływają na przedmioty zdobywane w walkach. Skupaj się na tej społeczności, jeśli poszukujesz więcej kul Z z innych zdobywanych, bla bla bla. Okej, fajna sprawa. A tu byśmy chcieli dodać na pewno... Chociaż nie, bo teraz to mi się... Chociaż nie wiem. Jego byśmy musieli usunąć stąd i z automatu będziemy gorsi podczas walki teraz. A tu 10% tego wskaźnika wsparcia, no troszkę mi daje. Dobra, jego usunąć. Usuń. I tego też musimy usunąć. Bo on też jest do tamtego. Ale widzę, że tu nam nic nie spadło, także jest chyba wszystko ok. Nadal mamy rangę czwartą. Troszkę paska nam spadło. Dobra. Oni są na pewno do tej społeczności, także proszę bardzo, jeden. No, wejrzysz tu. Cyk. Wszechmogący jestem na twoje każde wezwanie. Dobra. A jakie my tu mamy w ogóle na szybko jeszcze? Widzę, że ten ma połączenie z tym. No to po prostu go tu dajmy, bo on nie będzie miał więcej połączeń. Tylko gdzie ty jesteś? Tu jest. Cyk. No i mamy fajne połączenie. Fajne połączenie tutaj gościu mamy. 10% czegoś zdobywać? Dobra, pochodzimy na szybko i lecimy. No, tą społeczność bardzo szybko i fajnie się udało ogarnąć. Goku kontra Vegeta. Wow, to będzie coś. Okej, widzę, że tu żadnych misji pobocznych nie mamy. Także może i nawet lepiej. Co, ten obłok nie może szybciej lecieć? No dobra. Wyłączmy go sobie, bo zdecydowanie za wolno. I cyk. Siema, ziomeczki. Jesteście gotowi na mocny wpierdziel? Ciekawe, czy dadzą mi w ogóle z Nappą zawalczyć? Czy dostanie dwa łokieta i... I koniec? ガキを変わっちまうなんて最低だ。
さが映っちまった。だがご飯、俺とまともに喋ってくれたのはお前だけだった。貴様といた数ヶ月、悪くなかったぜ。死ぬなよ、ご飯。いよいよ寿命が終わるようだ。だがピッコロは最後の最後で神の私を超えた。嬉しいぞ。神様。殺す順番が変わっちまったが、どっちにしても同じことだ。ぐしゃぐしゃに潰れた息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。Jednak dadzą nam zawalczyć. 17 level, no to o panie, to ty raczej tutaj nie masz szans. Co mamy? Kamehame, papier, kamień, nożyce, dobra. To nic nowego. O ty gnido. No to nie miała szans, żeby się udać. No jak? Cholera. Z takim lamusem bym przegrał? No nie. O Jezus. Zostałem w środku tego. Pierdziele, był troszkę szybszy. On mi za dużo nie robi, bo ma dużo niższy level. No ale mimo wszystko szkoda tego połowy paska, który straciłem. Ja pierdolę. No moja obrona w tej grze naprawdę jest żenująca. No znowu mnie wyprzedził? Ja
Dobra, lecisz i... I tyle cię widzieli, ale naprawdę mega słaba ta walka, bo ja się dziwię, jakim cudem to S wpadło. もういい!降りてこいナッパ!俺が片付けてやる!命令だから貴様はベジータに任せる。だが、俺様もこのままじゃ気が済まん!しまった!海王剣!もう戦えねえはずだ!そいつを連れて! とっとと地球から消えろ!ベジータ、助けてくれ。何が、ベジータ!動けないサイヤ人など必要ない! やつだ。自分の仲間まで殺しちまいやがった。二人とも今すぐカメハウスに帰ってくれ。あいつの強さ思ってた以上みてえなんだ。はい、わかりました。そうだ、悟空、どうせなら場所を変えて戦ってくれないか。え、 みんなの死体まで無茶苦茶になっちまったら生き返った時悪いからな。生き返った時ってピッコロが死んで神様も死んじまった。ドラゴンボールはもう永久になくなっちまったんだ。残念だけどみんなは二度と生き返りはしねえ。クリーンさん、ひょっとして。なんだ。詳しいことは後で話す。 もし悟空があいつに勝つことができたら勝てたらか。そうだな、とにかく勝たなきゃ。なんとして悟空よ、いつもお前一人に運命を任せて悪いな。絶対死ぬなよ親友。ああ、ワン、父ちゃんが生きて帰ったら また釣りにでも行こうな。はい、場所を変えるぜ。好きにしろ、同じことだ。 No i fajnie. Dobra. O matko bosko, co tu się teraz zmienia? Po dotarciu... O, jest paleta transformacji, czyli jednak w tej grze można się transformować. Myślałem, że będziemy mieli narzucone po prostu, a Kaiokena to będziemy odpalać jako jakiś tam atak. Bo dokonać przemiany, otwórz paletę transformacji przytrzymując L2 plus R2. A potem w zależności gdzie sobie przypiszemy. Transformacja zwiększy twoje statystyki, ale stopniowo obniży poziom punktów zdrowia i ki. No to to jest no niezbyt dobre. Innych palet musisz przypisać. Dobra. Przejdź do mapy świata. Znacznik. Nie, nie, to chcemy zrobić. Chcemy tego Kaiokena sobie gdzieś tu aktywować. Gdzie jest postać? Czy on już to ma założone, że tak powiem? Tutaj nadal nic nie mam. Ja nie wiem, skąd tą wiedzę mam zdobyć. A, mam już to przypisane pod kółko. Użytkownik otrzymuje efekty wspomagania, zwiększa atak o 20%, ale powoli traci punkty zdrowia. No nie wiem, co znaczy powoli. Ale okej, co jeszcze mamy? Nieprzerwane uderzenie energii. Nie wiem, czy to mi się podoba ten atak. Kamehame, uderzenie ciałem, uderzenie meteoru. To mi się nie podoba, chyba. Kurczę.
Rzuca przeciwników na ziemię, duże obrażenia. Łamiące gardę, okej. A to? A, czyli to wygląda jakby było to samo. Dobra, zrobimy tak zamiast tego, bo to jest totalnie bezsensowne. Damy to. A tutaj sobie przypiszemy to. No i myślę, że będzie spoko. No z transformacji za dużo nie mamy, to mamy to. Okej, jest spoko. Czyli co, lecimy. Poleci za mną? Chyba za mną nie leci. Jeszcze sprawdźmy, czy tu czegoś nie ma ciekawego. Są nadal te trzy punkty, ale ja nie mam chyba żadnej wiedzy. Tam można by było przeciwników rozwalić. Dobra, lecimy po prostu do celu. Okej, no i zobaczmy, co będzie potrafił pan Vegeta. Saiyajin wa umarete sugu, senshi no soshitsu o kensa sareru. Sono toki no suuchi ga hikui to, kisama no you ni yowai hoshi e okurikomareru no da. Yōu suru ni, kisama wa ochikobore da. Ochikobore da tte hissshi ni doruku suriya elite o koeru koto ga aru kamo yo. 面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。To będzie epickie starcie, zdecydowanie. Dobra, zawalczmy sobie z nim. Podejrzewam, że nie będzie łatwo, bo jest 3 levele wyżej ode mnie. Ja nie mam całego paska zdrowia, bo w głupi sposób straciłem snappą. A jak wygląda... No właśnie, przedmiotów też nie mam żadnych. Mam tego Kaiokena niby, ale to mi będzie zdrowie zabierało. On ma 5 pasków życia, no ja pierniczę. Trzeba będzie... poznać jego ataki przede wszystkim. Myślę, że to może być podstawa do sukcesu. Szkoda, że uciekł. Dobra, może od razu na fulla polecimy, zobaczmy. Tutaj coś szalonego? Chyba jakiś atak puścił, kurczę, i można by było przerwać bijąc go. Ciekawe, ciekawe. Przerwał mi atak? No tego to nie ogarniam, co się teraz wydarzyło. A tego jeszcze bardziej. Gdzie ja jestem? A ja jestem tu, dobra. Ja pierdziele, ja go biłem, on mnie bił. Dobra, trochę ki by się przydało naładować. Zdecydowanie. No i co tam, panie kolego? Okej, okay, widzę kombosy. Nawet spoko mi zaczęły wchodzić. Może seria tam jest słaba, ale... ale fajnie to wygląda. No
Ale jaka menda. Aha. Aha. No ciekawym jest przeciwnikiem Vegeta. O Jezus, tu nie ogarniam, co się dzieje. Dobra, udało się z tego uciec. Dobra, nie podchodzisz, no to gin. Kurde, zaryzykowałbym z tym Kaiokenem, ale jak to będzie dużo zabierało zdrowia, to może być lipa. Nie, 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 nie. Ja pierniczę, dobra. Dawaj na fulla, gość, ja daję na fulla i... Chyba mi brakuje, teraz mogę, dobra. Tylko nie wiem, czy to mi się opłaca, jak on ma tak mało zdrowia. Ale te walki się musi zarąbić się oglądać, jak one są takie dynamiczne. Nie, 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 nie zabijaj mnie, błagam. Jaki fart. Jaki fart. Naprawdę najtrudniejsza walka, jaka była do tej pory. No i cyk, urwał, ale na 99% go to nie zabiło. W sumie na 100%. Zaspoileruję wam. Super, że mi odnowili zdrowie i wszystko. To nie zmienia faktu, że on nadal jest... trzy levele wyżej niż ja.
Aha. Widzę, że mogę podlecieć. Nie rusza go nic. Kurde, belek. Co on robi? Zajebiście. No super. Super, super. Fajnie się bawię. Super się bawię. Dobra, podlecieć nie mogę, więc podejrzewam, że muszę się naładować. No, jak ja mam odlatywać tak, gdzie ja chcę? Ja pierniczę. Nie mogę tego już raczej przerwać, musiałem oberwać. Się w ogóle kiedyś zmęczy, czy będzie to puszczał do... Do końca świata jeden dzień dłużej. O, zmęczył się, no ale to troszkę za daleko jestem. No i już się odmęczy. Kurde, uciekaj! O, uciekłem, wow. Dobra, myślę, że... Jeszcze z 2-3 ataki jest po nim. Albo nawet jeden. To będziemy mieli koniec już. Możliwe, że to już będzie koniec. Jakieś cutscenki tylko. Nagroda opowieści. Białko mocy, woda przebudzenia. Dobra, zobaczmy jeszcze kawałek, co będzie się działo. Teraz chyba nas przeniesie do Gohana. No, zdecydowanie. Walka o władzę z księciem Sion. Ma teraz... O, co? Destrukto dysk? No, mogłaby być taka nazwa. Mam jakieś misje poboczne? Nie wiem, czy mamy. Ale ja bym sobie chciał tu coś porobić. Myślę, że sobie porozwalam tych. Tylko to sobie już porozwalam poza...
Poza odcinkiem oczywiście. Tego ostatniego chyba nie będę w stanie, bo to jest za blisko i nie chciałbym odpalić misji. No ale gdzieś właśnie w okolicach walki z małpą, Goku z małpą się spotkamy. Poczyściłem sobie troszkę mapę. Może nie ze wszystkiego tych owoców wszystkich raczej zbierać nie będę. Znalazłem sobie kartę wspominkową. Ona gdzieś w tych rejonach się tutaj mieści. Tutaj gdzieś była ta baba, której pomogliśmy i ona za 1000 zeni właśnie sprzedawała podpowiedź, gdzie to się mieści. No i co jeszcze zrobiłem? Z tymi tutaj za bardzo nie jestem w stanie silnymi przeciwnikami zawalczyć, bo jak sami widzicie 31 poziom, ten jest wyjątkowo silny, bo wcześniej spotkałem 25, 29, coś takiego. Także z nimi nie ma co ryzykować. No i też odkryłem, jak działa ta wiedza w końcu. Mogę sobie to wrzucić tutaj. Czy to tu? Nie, tu. Paleta super ataków. Tutaj właśnie mamy wiedzę. Do każdego wojownika, do każdej postaci trzeba to odblokowywać. I jest to właśnie w drzewku umiejętności. Takie mamy, o właśnie niebieskie. I to jest ta wiedza, którą można wrzucić. No i odblokowałem sobie do niego 5% zadawanych obrażeń ogłuszających. I tu 5% przeciwko osobom ogłuszonym. Także niby nic, ale zawsze spoko. Poulepszałem też wszystkie te rzeczy, które mogę. Żaden nowy atak nie doszedł, także co, no, myślę, że lecimy po prostu na tego Vegetę. Dobra. A, jeszcze taka kwestia, że Krillin dostał Destruction Disk i dodałem mu to. Sprawdzimy, jak to... Jak to wygląda, co się z tym robi. No to prawda, nie będzie łatwo. Kto by się spodziewał, że Grubas akurat nas uratuje w tej sytuacji? Czyli co, walka z Vegetą? Może być ciekawe, bo on ma tak jakby dwa razy wyższy level. No i nie popełniłem tego błędu, dodałem sobie tutaj właśnie leczenie. Naprawiłem to, co ostatnio żeśmy zrąbali, w sumie ja zrąbałem. Ej, ej, dobra, Vegeta, ty. Jaki typ? O Jezus Maryja, Jezus Maryja, to trzeba będzie uważać, bo on jest mega silny, co prawda jest osłabiony, ale... Wciąż i tak jest silny i jest w stanie mi zagrozić. No nie wierzę, że się dał na to nabrać, jeszcze go wykończyliśmy tym. No i spoko. 56 tysięcy, no to już są konkretne liczby. Nie zauważyłem, który level wpada, ale mniejsza z tym. Omae o
大丈夫か？今のうちにクリリンに渡すく。ほらが地球中から集めた元気玉を。何？オラの手を握ってくれ。こうか。そいつを手のひらを上に向けて集中させてくれ。玉ができる。出た。これが元気玉だ。やったな。クリリ、そいつをやつにぶつけてくれ。分かった。やってみる。任せてくれ。あんなに動かれちゃ俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない。悪の気を感じ取って放つのだ。誰だ。孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。Najdziwniejsze w tej sytuacji jest to, że wszystkie, dosłownie wszystkie nazwy poprzetłumaczali na polski, a Genki Damy nie przetłumaczyli. Ciekawe, czy samo określenie właśnie z japońskiego kula życia to było za dużo? Genialny mistrz z błędem ortograficznym nikomu nie przeszkadzał, żeby wrzucić. No chyba jednak nie do końca, niestety. Zbyt chidoj mnie nie awasete kureta na. Ima no wa ore mo shinu ka to omotta ze. Ii kagen ni shite kutabatchimae. Czy nas tu czeka jeszcze jedna walka z nim? A nie, chyba zauważył. Czyli jednak my też będziemy mogli sterować małpeczką. No to fajnie, to się zabawimy. Chyba, że tu będzie cutscenka po prostu. Ale chciałbym nim zagrać. Może być ciekawie. Nie dali nam zagrać. A szkoda. Mogła być fajna zabawa, jakbyśmy tak nim miotali.
No znowu kombo na B. Nieważne, dobra, lecimy dalej. みたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ。間違ってるな、わかるが。頼む、オラのたった一度だけのわがままだ。もう一度奴と戦うチャンスをくれ。わかったよ。お前にはわがままを言う資格があるさ。今の地球があるのも悟空のおかげだ。だけどいいな悟空。今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。はあ、よく覚えておけよゴミども。今度は貴様らに奇跡はないぞ。<笑>せいぜい楽しんでおくんだな。 No i co, pokonaliśmy Drania. Ciekawe, jak teraz będzie wyglądało. Tutaj. W świecie, co będziemy musieli dokładnie robić. Podejrzewam, że taki luźniejszy fragment będzie. Jakieś takie misje poboczne. Bulma-san, Yamcha-san mo... Oretachi-igai wa... Minna... Yararete... Piccolo-mo-shinjimatta. Dakara Kami-sama mo... ドラゴンボールはもうなくなっちまったんだ。じゃあヤムチャはもう二度と。ブルマさん、泣かないで。もしかするとサイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？ サイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だからもしもそのナメック星ってとこに行くことができたらドラゴンボールが手に入るかもしれない。 Tak było, dlatego teraz polecimy na Namek.